Witam w retrocenie zestawu 8734 Bruttaka, który sobie stoi tutaj za mną. Zestaw kosztował w dniu wydania około 100 zł, posiada 193 elementy, został wydany w 2006 roku. 2006 rok był ciekawym rokiem dla Bionicle, ponieważ był to rok, w którym Bionicle pozostawiło funkcje zębatkowe, żeby skupić się stricte na pozowalności. Bruttaka jest tytanem z tamtego roku, moim zdaniem jednym z najlepszych tytanów z tamtego roku i jednym z najlepszych w ogóle, choć mam inne, które preferuję, ale na pewno wygląda świetnie, co widzicie za mną, jak sobie wam ładnie macha. Kolorystyka jest naprawdę dobra, ciemno-niebieski i złoty wybijają się naprawdę fajnie. Kombinery tego zestawu też są fajne, gdzie po prostu łączy się go z innymi zestawami. Są to jedne z najlepszych generacji pierwszej i w ogóle. To jest to, co mogę teraz powiedzieć o Bruttace. I przejdźmy już do retrocenzji. Dajcie prezentuję Bruttaka z bliska i żeby go wam porównać do czegoś, tak, bo mówiłem, że jest duży, żeby udowodnić to, porównam go do zestawu z 2016, czyli 10 lat młodszego, jakim jest Copaca Zjednoczyciel, który jest przy nim dosyć mały, a patrząc na to, że Toa z 2016 byli dosyć duzi, trochę to mówi. Zestawy chyba są nawet podobne cenowo, o ile Copaca nawet nie był trochę droższy, choć Bruttaka nie wiem dokładnie, kosztował $20, ale nie wiem dokładnie, to się wtedy na złotówki przeliczało, ponieważ nie pamiętam tamtych czasów aż tak dobrze. Żeby porównać go z czymś innym, trochę zeskalujmy to w dół, mamy pszczelarza z minifigurkowej serii 21. Jest on naprawdę malutki przy nim i nazwa Tytan ma sens, w tym wypadku zwłaszcza. Jest to jedna figurka, 193 elementy na nią idą. W porównaniu do dzisiejszych mechów to nawet nie jest aż tak dużo, ale dzisiejsze mechy, które mają 193 elementów, nie są nawet w połowie tak duże. Więc mamy stopy Piraka, tak, które zostały wydane w 2006, zmodyfikowane dosyć mocno. Mamy łydki Piraka, mamy tutaj przedramiona z jakiegoś innego rocznika Bionicle, bodajże 2004, jeżeli dobrze pamiętam. Plus unikatową maskę i ostrze, które w roku wydania też było unikatowe. Maska wystąpiła jeszcze w kilku zestawach System, jeżeli dobrze pamiętam, ale no, o nich specjalnie nie mówimy. Więc Tacząc się prezentuje ze wszystkich stron. Jest on nawet dobrze zabudowany z tyłu. Ma on pewne problemy, do których sobie zaraz przejdziemy. Właściwie to nawet teraz. Zaczynając od dołu, mamy tutaj dużo fajsu technik, który trzyma mu stopy razem. Jest to naprawdę dobrze zbudowane. Ten dodatkowy palec jest naprawdę fajnie zrobiony, ten element chyba pochodzi z 99 jeszcze, więc jest naprawdę stary, albo z 2000, jest na pewno starszy ode mnie, w tym kolorze chyba nowy. Mamy ten nowy dla 2006 elementy, które trochę mu wzmacniają kolana, przez to one przez lata prawie się nie postawały, te stawy naprawdę dobrze w nich chodzą, jak się zakurzy to jeszcze lepiej, to jeszcze z większym oporem chodzi. Problemy zaczynają się przy udach. Uda są naprawdę masywne i nie mam z tym problemu żadnego, ale od wewnątrz mamy tutaj tą ostrze, perfidnie, nic z tego nie broni, jest to po prostu dziurawe strasznie z obu stron. Powiecie, przecież i tak w większości pokazuje się w stronę zewnętrzną. Niby tak, ale nadal to boli. Dalej, mamy tutaj pin, który wystaje po stronie zewnętrznej, co nie powinno się dziać, tak? Tutaj jest taki ładny podłużny pin w kolorze czarnym, który z jakiegoś powodu tutaj wystaje. Nie wiem, czy to przypadkiem nie dlatego, żeby ta stopa się trzymała lepiej w miejscu, ale nadal jest to dosyć nieciekawe. Problem, który jest z tą figurką, ponieważ ma ona już 14 lat, jest taki, że jego stawy są dosyć w średniej jakości. Tak, mogę z nim zrobić tak i mamy makaronowe nóżki. Z latami nie będzie to lepsze. W każdym razie, przechodząc do torsu, mamy tutaj kolejną tą część ze Slicerów, czy Robo Riders, tak, z tych wczesnych lat, które naprawdę fajnie sobie tutaj leży. Tutaj mamy oczy Boroków, osadzone w roli takiej rozszerzającej się klaty, naprawdę fajny efekt to robi. Jest tutaj trochę dziura, ale powiedzmy, że ja nie mam z tym żadnego problemu, jest to efekt stylistyczny. Mamy tu dwie miednice Wahi, albo Rakshi, nie pamiętam dokładnie. Mamy tutaj dodatkowe ręce. Mamy teraz czterorękiego Bruttaka. Jest on naprawdę ciekawy, z tym wygląda. Ja to z reguły przedstawiam z tymi ostrzami na plecach, ponieważ robią za fajny detal. Tak wyglądają plecy Bester, mam po prostu tą ostrę i wystające piny. Ale od przodu, mimo że trochę wychudzony, tak, zwłaszcza w tej partii, wygląda to najgorzej, to samo w sobie nie wygląda aż tak źle. Czy będę go tak przedstawiał? Raczej nie. Ale jest to naprawdę ciekawa i niecodzienna opcja. Więc dalej, mamy zwykłe ręce, które w odróżnieniu do nóg są banalne, ponieważ mamy tutaj element przedramienia, typowy ball joint, tak. Ręce na tamten rok były zrobione w sposób nowatorski, ponieważ to było zrobione po raz pierwszy wtedy, u Maxilosa to powtórzono rok później. Fajnie, że zrobiono te dwa dodatkowe palce z tych oczu Boroków, tam gdzie nie trzyma ostrza. I przechodząc do samej partii głowy, mamy tą maskę
Olmak się chyba nazywała, tak, to była maska podróży między różnymi wymiarami. Jest naprawdę, naprawdę gigantyczna. Jak zdejmiemy ją, to zobaczycie, jak jego głowa jest mała w porównaniu do całej reszty. W porównaniu do wcześniej pokazywanej figurki, ta maska jest ogromna. Zakrywa praktycznie całego minifiga, także go nie widać. Jest ona też szeroka, ale pasuje mu i widziałem ją użytą na inny sposób, jak to na ramienniki, czy inne części zbroi, czy nawet właśnie maski. Ramiona ratuje na dobrą sprawę, ratują te rury, które są przyczepione na piny, tak że to się tutaj trochę rusza, więc nie ogranicza mu to w żaden sposób ruchomości. I łączy go to trochę z piraka, którzy mieli te swoje kręgosłupy, które się łączyły też z ich rękami, ale one były podłączone pod głowy. Jego ostrze jest naprawdę fajne, zrobione. Mamy tutaj to gargantuiczne, podwójne ostrze, które u niego wygląda na dosyć małe. U regularnych figurek wygląda zabawnie. Ale na tą sprawę to jest wszystko, co mogę o nim powiedzieć. To jest Brutaka. I teraz przejdźmy do podsumowania. Zatem na filmach zrezygnowałem z pokazywania instrukcji, ale tutaj zrobię wyjątek, ponieważ sprzedawca, pamiętam, że kiedy kupowałem na eBayu, załączył, że instrukcja jest w zestawie. I rzeczywiście jest wydrukowana na kartkach A4. Naprawdę nie spodziewałem się tego wtedy i mnie to bardzo zdziwiło, rozbawiło. Jest to naprawdę ciekawe amerykańskie poczucie humoru. Naprawdę fajna graficzka była na pudełku tego zestawu i na instrukcji. Mam tutaj tą wyspę Wojanui podajwę, nazwę Brutaki, tak chwila do Lego, wiadomo, numerek, wszystko. I przechodząc przez instrukcję, bo to nas nie obchodzi. Budowa była w miarę fajna i ciekawa. Tutaj mamy reklamy różnych gier na Game Boya, na PlayStation 2, filmu sprzed roku, strony Bionicle, która już jest nieaktywna, i inne reklamy LEGO magazynu. Czyżby coś się stało? Tak, otóż Brutaka dostał wylewu i się przewrócił. Jak mówiłem, makaronowe stawy w nogach dają się we znaki, więc Brutaka sam w sobie. Naprawdę fajny zestaw z przed 10 lat. Aktualnie pewnie jesteście go w stanie dostać na Allegro albo innych stronach, gdzie najczęściej będzie używany. I w tym stanie z reguły jest dobrze. Tak, aktualnie sprzedają go najczęściej ludzie, którzy, z tego co zauważyłem, znają się na rzeczy w miarę, przynajmniej w Polsce. Więc ja naprawdę zestaw polecam, tak do 200 zł. Za więcej to już trochę przesada na dzisiejsze czasy. Ale jako zestaw, jeżeli mielibyście mieć jeden zestaw reprezentujący pierwszą generację Bionicle, to jest naprawdę chyba ten, który bym wybrał. Innym mógłby być Maxilos, ale to jest mój wybór. Ja was zapraszam do ocenienia, co sądzicie o filmie Brutacy, Bionicle. Żegnam was, cześć!